Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3, dodatek do gry Krew i Wino. Zostały nam, tak jak tutaj widzicie, zaraz wam w sumie pokażę, te cztery znaczniki, no i te dwa znaczniki. Zostało nam łącznie 6 znaczników, tak jak widzicie, do odkrycia już. I spróbujemy, właśnie się zastanawiam tylko, czy ja tutaj tędy stąd z ruin fortu przejadę do tego miejsca. Ale kto nie ryzykuje, ten nie gra, nie? Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek, by być z filmami i streamami na bieżąco, no a my jedziemy do tego znacznika, tylko sobie go jeszcze raz muszę umieścić, bo teleportacją zniknął. Jest on tam, no i tak jak widzę, może to być w sumie ciężkie. Dostanie się tam latające, kurde, zwierzęta, spoko. Chociaż może jakoś się uda tam przedostać. No, tego to nie będę atakował. Nie opłaca mi się to robić. O, i za koborsy. Uciekamy. Dobra, jestem na miejscu. No i tu gule. Dobra, luz. To akurat prości z nas. 37 levelem to nie przeciwnik. Tu jest jakiś ukryty skarb. Zaraz sobie zobaczymy, co tam jest. Tylko pozbierajmy te czterech przeciwników, których tu ściągnąłem. Okej. Okay. Zapisik. Dobra, jest jakaś skrzyneczka. Pobrudzone tłuszczem zapiski. Oj, tu jeszcze jakaś książka jest. To sobie ją też przeczytamy. Można czytać jedynie fragment notatki. Brandza jak nigdy. Od tygodnia nawet kundla na drodze nie widziałem. Od kiedy upolowaliśmy tę karawanę, co wiozła transport z Słoniny dla robotników z kamieniołomu. Nic, zero, pustka. Dobrze, żeśmy wtedy podjedli, brzucha zapuścili. Ale jak tak dalej pójdzie, to przeżremy tutaj więcej zapasów, niż mieliśmy złupić. A wszyscy i tak myślą, że bycie bandytą to tylko winko, dziwki i swawole. Było się matki słuchać i skończyć jaką szkołę. Jutro robimy nawrót do Mount Crane. Trzeba się będzie rozejrzeć za nowym miejscem, bo chłopaki dostaną odleżyn od tego opierdalactwa. Dziennik zanego szybkim. Jako że nasz lider i wódz, Szpak Strogan, wszystko w dzienniczku zapisuje, to żem sobie wymyślił, że też tak będą. A mam co opisywać, bo taki żeśmy rozpierdolni zrobili w karczmie pod srebrną salamandrą. A, to było tam po odcinku poprzednim, na samym końcu. Że hej, całą Hanzę to nosiła od dawna, że od tej karczmy z wycieczki wyskoczyć. Bo ile się można kisić w tych ruinach, a tchach. Wody po kostki, grzyb na grzybie. A jak wiatrem zawieje, to każdy dubskiem trzęsie z zimna. To się pytam, na chuj tam tak bezczynnie siedzieć? Dwa razy się zabraliśmy i heja na robotę. No i wbiliśmy się z takim impetem, że zanim się zorientowali, to dobrej połowie już kiszki wypruliśmy. Raz, dwa i po wszystkim. Tak żeśmy poswawolili, że w końcu nikt się żywy nie ostał. Kilku ponoć do lasu zdążyło zemknąć, w tym właściciel tej zasranej Nilfgaardczyk, ale później się ich dorżnie. Popijmy, pośpiewamy, a potem pójdziemy na ławę. To pisałem ja, wiceherszt Hanzy Eugen Szybki. No ty już chyba gościu nie żyjesz, z tego co mi się wydaje, bo tak mi się... Tak chyba pamiętam, że już go ściągnąłem gdzieś jakiś czas temu. Dobra, jest płotka. Zostały 5 znaczników, nie? Ten jest kolejny, więc tam jedziemy. Na szczęście te znaczniki nie są teraz tutaj w tym miejscu od siebie tak daleko. I nie trzeba pływać, tak jak to było na wyspach Skellige, czy że od jednego do drugiego miałem właśnie tyle kroków, tylko że wszystko musiałem pokonywać, kurde, łódką, nie? Jeszcze problem był, jak mi się łódka wzięła i rozwaliła. Wilkami się już nie zajmuję. Wilkami to się zajmowałem w pierwszej części. Znaczy, na początku. Potrzebowałem level dobijać. Teraz... No niestety. Siema,
Kikimora. O. Zepsuło nam się, trzeba naprawić. Walnijmy sobie 90% szkody, to będę miał full od razu. Okej. No i... Kikimor. Muszę ją zniszczyć, jeśli chcę się ich pozbyć. No, to jest problem. Przepraszam, a ten koleś co tak tu śpi, czy on nie żyje? Chyba to drugie. Dobra, płotka. Siadamy na płotka. Na płotkę. I jedziemy tu. Do tej dziury. I tu mamy kolejny znacznik. A miecz już schowaj, Wiedźmin. Dzięki. Może co, kurde? Pikasz? Dobra, zapisik. Stój. Ja tu już nie byłem kiedyś. Byłem tu chyba kiedyś, ale musiałem tutaj czegoś nie zrobić. A nie, nie byłem, bo gdybym był, to bym na pewno to przeszukał. Musiałem tu w okolicy po prostu przejeżdżać. Nie mogę tu skoczyć, serio? No co, come on. O, jest tu coś, dobra. Ja obim herbu, ale ślubuję, że potwory, które lęgną się w jaskiniach pośród lasów malcy, zostaną przeze mnie ubite na śmierć. Zadanie podołam, ale sam legną trupem. Przysięgam na honor z placu boju nie uciekać. Podstępę nie próbować, walczyć godnie i z podniesioną przyłbicą. Krzyby dodatkowo potwierdzam tym oto dokumentem złożonym w obecności 7 świadków. Audin Herbalny. Okej. No to chyba tutaj nic nie mam do roboty w sumie. Tak mi się wydaje. Że kolej zrobił tu wszystko. A ja tu chyba kiedyś zszedłem w sumie tędy. Tak mi się wydaje. A tutaj tak nie wyjdę. Dobra. Chciałem go jakoś pominąć, no ale... Szybko to załatwiliśmy. Dobra. Chciałem po prostu pominąć ten znaczek. Coś tu z prawej stuka. Dobra, wyjdźmy stąd. Róbmy sobie medytację na godzinę, bo kot nam wtedy zniknie. Chyba i zakoborsy latają. Okej, i kolejny znaczek był tutaj właśnie. Czyli w tamtym kierunku. Jedź, płotka. Kolejny znacznik, który jest dość daleko. No ale na szczęście zostały już nam tylko te dwa. Bo myślałem, że przez to będę musiał przeskoczyć. A tu niespodzianka, po prostu przejechałem. O kurde. Czekajcie. A okej. Przez środek mogę przejechać. Nie mogę. To dookoła. Z tej strony, bo z tamtej jest góra. Jak tu pozamykane w ogóle. Myślałem, że tu się jakoś przedostanę z tej strony, ale niestety, no muszę dookoła to objechać. Jest nad tą wodą. A, tu jest jakaś jaskinia, okej. Zlecenie winiarzy. No, już idę.
Co nam się stało? A, do kogo mam podejść? Tu? Tu. Ta rana wygląda paskudnie. Na twoim miejscu bym ją szybko opatrzył, bo zacznie się jątrzyć. Jeśli bym chciał porad zdrowotnych, to bym znachora wołał. A ty mi na konowała nie wyglądasz. Aha. A jeśli chcesz skorzystać z pomocy Wiedźmina, to lepiej go nie wkurzaj, bo jeszcze odmówi. Wybaczcie. Boli jak cholera. To i humor podły. Jakieś tałataństwo zalęgło się w tej grocie. Ledwie uciekłem. Na skład ją sobie upatrzyłem. Zajrzelibyście do środka? Spoko, nie ma sprawy. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekaj tu i przemyj tę ranę. Dobrze radzę. Gule, pewnie, w środku. Nie znam życia. Ciężkie, obijają. Wiedźmin nie wiedźmin, zapierdalać trzeba. Dokładnie tak. Okej. No dobra, fajdźmy do tej groty, zobaczmy tam. A jednie. O Jezu, te. Tych to nienawidzę. Tych to nienawidzę, nie? I tutaj jeszcze jest jeden ciul tylko. Dobra. To, że kurde, żeś sobie to upatrzył na składzik. Znaczy, że ja ci z tego składziku tutaj. Co tu się stało? Przeczytamy. Zakrwawiony Dariusz. Łomack. Księdz Lebeda musiał dziś uśmiechnąć się do mnie, ale był to ślepy los i szczęśliwe ze zrzuceniem. Starczy... Serio. Starczy zanotować, że znalazłem jaskinię doskonałą na skład wina. Produkcja idzie świetnie już od kilku sezonów i problem składowania stał się palący. Mogłabym skierować ludzi do wykopania piwnicy, ale nie chcę spowalniać pracy nad zbieraniem i beczkowaniem gron. Poza tym ziemianka nigdy nie dorówna w wapiennej kawernie. Ta, którą znalazłem, jest idealna. Rozległa i wcale nie jest zawilgocona. A wpadłam na nią zupełnie przypadkiem, spacerując po skałach. Nogą wpięzła mi w spadlinie, a kiedy szarpnęłam kilka kamieni, usunęło się do powstałej szczeliny. Długo nasłuchiwałam, zanim uderzyło o dno. Okrążyłam dokładnie całe wzgórze i znalazłam w końcu wejście. Od jutra zaczynam urządzać magazyn i przenosić beczki. Późniejszy wpis poświęcę pośpiesznie kreślone zdania, potwory w magazynie, wielkie wije, ludzie ledwo uciekli, spróbujmy pójść tam jeszcze raz i odzyskać ile się da. Trzeba zablokować wszystkie wejścia, oby już nigdy nikt nie znalazł tej przeklętej jaskini. Jeszcze coś jest? Co się dzieje? Wiedźmin. Ale tu nikogo nie ma. Aha, dobra, jest jeszcze tu. Serio? Pancerz? Hita. Okej. I kolejny znacznik zapytania gotowy. Dobra. A. Okej, spróbujmy tam wejść, zobaczyć co tam jest jeszcze na górze. Tu jest jakieś wejście po drabinie. Zobaczmy, co jest na górze tej drabiny. Nie, 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 nie. Kurwa, serio?
Tu już więcej nic nie ma. A, tu można było jednak coś podnieść, dobra. Też nic więcej nie ma z tej strony. Tylko tam. Spróbujemy jeszcze raz tam wejść, nie? Tam coś musi być ciekawego. Ja mówię. Tylko sobie weźmy tego kota. No nie, to składowisko mogło być, no to prawda. To prawda. No, tu nic nie ma, serio? Mam nadzieję, że coś będzie. Zawiodłem się, wam powiem szczerze. Dobra, poczekajmy do rana. Zaraz będzie 50 level. Te wszystkie misje oddam. Jak sytuacja? Zajebiście, macie czystą miejscówkę. Zobaczycie, co się dzieje w moim składzie? Już to zrobiłem. Już to zrobiłem. O. Padłem na kilka skolopendromorfów. Aha. A co mam zrobić, żeby ich się więcej nie zlazło? Nie wiem. Nie zajmuję się odstraszaniem potworów. Tylko zabijaniem. Nie boczcie się już na mnie, Wiedźminie. Za ratunek masz rabat na wszystkie moje towary. Wróć za 2 dni, a zobaczysz, jaki tu skład stanie. Albo coś innego. Do zobaczenia. Okej. Dobra. To. Zostają nam 3 questy. Jeden do oddania jest w sumie. I tamte 2 miejsca. Kurde, jak daleko. O, czekajcie, to jest quest? O, zarąbiście. No to i już, cyk. Myślałem, że to gdzieś dalej. Jedziemy od razu. Jedziemy! Z tym kwestiorem. I to jest jakiś kwestik niedaleko. Równowaga w przyrodzie. Używając wiedźmińskich zmysłów, zbadaj teren obozowiska. Dobra. Nie kołam czegoś. Mi pokazuje. Kropki pokazują mi w tamtą, a to jest tam. Zbliżam się, ale się oddalam. Dziwne. No jedź, potkam, bez przesady, ten most jest spoko. Kropki mi kazały w tamtą jechać, a to jest po tej stronie gdzieś. To bez sensu. Nie mam pojęcia, czemu w tamtą stronę mi kazało jechać minimapa. No ale ta minimapa nigdy nie działała dobrze. To jest jedyna rzecz, która była tutaj średnia. Okej. To jest to obozowisko, przy którym już kiedyś byłem w sumie. Musimy zbadać teren tego obozowiska, okej. Mężczyzna wykrwawił się. Rany zadało duże stworzenie. Widać wyraźne ślady pazurów na całym ciele. Gardło jest rozszarpane. Dobra, tu są jakieś ślady. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. To musiał być drakonid. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale te ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Okej, coś się dzieje. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem.
Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Powiedziałeś, że to ostatni bazyliszek. Skąd o tym wiesz? Ostatni egzemplarz tego gatunku. Widzisz, kiedyś było ich znacznie więcej, ale wyginęły, kiedy wykarczowano lasy bukowe. Sugerujesz, że istnieje bezpośredni związek między bukowym zagajnikiem a bazyliszkami? Istnieje pośredni. Otóż niegdyś lasy bukowe pełne były saren, a one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Wtedy niestety wkroczyli wiedźmini. I cóż, została już tylko ta jedna, ostatnia sztuka. To samica. Jeszcze w zeszłym roku były dwa bazyliszki, ale partner Jokasty nie przetrwał. Jokasty? To jej imię. Mój ojciec tak ją nazwał na cześć nieboszczki matki. Jokasta wysiadywała wtedy dwa jaja. Ale kiedy samiec zginął, wyrzuciła je z gniazda. Wow. Kim właściwie jesteś? I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris, do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Ród Di Salvares od wieków sygnuje się Regulus Platinum. Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Pierdolenie, oszupanie. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny. Jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów? A dzieciom rodziców? Rozszarpanych przez potwora? Oczywiście, ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa po rymarzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. Wiesz może, gdzie gniazduje ten twój bazyliszek? Pewnie, że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem, jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawia charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch. Kurde, samo oznaczenia to i tak tu się wchodzą, wbijają. No dobra, poczekajmy drugiego. Beczka. Czy damy radę go w ogóle znaleźć? Tu coś jest. Łuska jest cieńsza niż u zwykłych bazyliszków. To może znaczyć, że potwór jest bardziej wrażliwy na ogień. To prawda. Jokasta bardzo boi się ognia. To wrażliwe stworzenie. Wiedz, że gdyby przypadkiem przyszło ci do głowy ją zabić, zniszczyłbyś cały gatunek. To pech. Dziwnie wypalone plamy. To pewnie ślady po jadowitej ślinie potwora. Ten gatunek musi być wyjątkowo toksyczny. Nie inaczej. Rana zadana przez srebrzystego bazyliszka będzie się bardzo jątrzyć. Powinienem w takim razie przygotować eliksir przeciw truciznom. Rozbite beczki. Wyciekł z nich płyn. To chyba tanina, jakiej używa się do garbowania skór. Potwór rozbił beczki. Stąd zapach na usta. Jokasta jest bardzo ciekawska. Intrygują ją wszelkie mocne zapachy. Pewnie to właśnie te beczki przyciągnęły ją do karawany.
Ślady po ślinie i rozbite beczki wskazują na atak. Prawdopodobnie bazyliszek dopadł tutaj drugą ofiarę. W każdym razie sądzę, że mogę wyśledzić potwora po zapachu jadu i garbnika. Po co masz ją śledzić? Jocasta jest pod ochroną. Gdyby zginęła, równowaga w ekosystemie zostałaby trwale naruszona. Skutków nie dałoby się przewidzieć. Wystarczy, że nie będziesz jej prowokował. Nie rób jej krzywdy, to ona też zostawi cię w spokoju. Ja zawsze podejrzewałem, że oni specjalnie przywabiają do siebie bazyliszka, żeby zniszczył ich towary. Gdzie to leci, kurde? Najzwyczajniej w świecie domagają się odszkodowania. Dobra, ukończymy tą misję oczywiście w tym odcinku, jak już ją zacząłem. Zapach jest zbyt rozproszony. Prawdopodobnie bazyliszek wzniósł się wysoko w powietrze. Ślady krwi. Bardzo wyraźne. Dobra, teraz po śladach. Zapach jest znowu wyczuwalny. Jest drugi ziomek. Tak jak myślałem, druga ofiara. Jest mało naruszony. Bazyliszek pewnie niósł go do gniazda, żeby zjeść później. Ale coś sprawiło, że go porzucił. Ciekawe, co to było. Drogi Gastonie, w odpowiedzi na twoje zapytanie dotyczące planowanej trasy przewozu beczek staniny potwierdzam oficjalny szlak wspierany przez gildę nadal prowadzi przez ziemię hrabiego. Zarząd nie widzi potrzeby zmian szlaku tradycyjnie używanego. Hrabia zobowiązał się pokryć wszelkie ewentualne przeszkody poczciwy przez biały terror, także na wypadek ataku i zniszczenia nawet całego ładunku gildia nie będzie stratna. Dobra, jednak nie ukończymy tego questa w tym odcinku, bo tutaj jest jakiś troszeczkę dłuższy. Więc widzimy się w następnym, będziemy go kontynuowali. Trzymajcie się, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć, cześć. Do następnego odcinka.